Witamy serdecznie wszystkich internautów, którzy zaszczycili nas swoją klikalnością. Wita Państwa Kinga Kulczycka i Arkadiusz Cichosz. Chcemy zaprosić na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet, przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica. Dzień kobiet, niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek. Uśmiechy są dla nich, zabawa i taniec, piosenka z radia popłynie. Taką piosenkę wszystkim paniom śpiewają przedszkolaki. Sam pamiętam ten wierszyk z przedszkola. A dzisiaj będzie taniec, zabawa, no i piosenka. I to nie jedno. Nasz koncert zatytułowaliśmy Babę zesłał Bóg i właśnie tą piosenką go rozpoczniemy. Panowie, zapnijcie pasy. Panie, rozsiądźcie się wygodnie. Startujemy. W tytułowej piosence z repertuaru Renaty Przemyk, Monika Małbęcka-Wzgarda, przy klawiszach Małgorzata Zakrzewska-Biczysko, a na saksofonie Marcin Dudek. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał Pan. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał Pan. Bóg też chłopem thank you.
Jak mawiał Hitchcock, najpierw trzęsienie ziemi, a później emocje stale rosną. Zapraszamy naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, więc musimy zadać jej pytanie. Pani Moniko, czym dla pani jest kobiecość? Kobiecość? No, z pewnością nie daje się namalować makijażem. Myślę, że jest to tak bogate słowo, że najlepiej byłoby zapytać poetów. Oni będą wiedzieli najlepiej. Wspaniale wyczerpujące odpowiedzi. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne występy. A kolejny utwór również o kobiecości, bo poeci głównie o nich pisali. A ta piosenka została napisana przez przedwojennego autora Jerzego Nela. Najbardziej popularny duet, który ją wykonywał, to Andrzej Załucha i Ryszard Rymkowski. Nasz duet nie będzie ich doganiał. Nasz duet ich przeskoczy. Przed państwem Leszek Grudzień i Józef Przesiwek. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni i lśni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej o tych wsi. Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu grać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to jest łatwo. Wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy cię smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, tylko jedno rozwieje troski twe. Taka sztuka to jest ład, kochane baby, ach te baby, człek bije łyczkami ja. Tęgi chłop, co lekko w ręku łamie sztaby, względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu grać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć, gdy ci uda się taka sztuka to jest ład.
bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to jej zła. Jakich trzech, jakich dwóch, to nie ma ani jednego. Zapraszamy nasz duet. Witam pana Leszka. Witam serdecznie. I witam pana Józka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do panów pewną zagwozdkę. Ile słów dziennie wypowiada kobieta? Jak pan wymyślił? Oho, ach, będzie ze 3000. Ja wiem, no mało, 3000. Ze 4, albo może więcej. Czy to panów ostateczna odpowiedź? Oj, chyba nie, bo teraz sobie tak przypominam, jak moja mówi, no to oj, chyba będzie z 10 tysięcy. No może nie, no 10 może nie, ale 9. Co ty gadasz, 10. To ja panu powiem. Średnio, dziennie, kobieta wypowiada 20 tysięcy słów. Zgadzam się na to. To było blisko. A to niezłe. Zapraszamy po kolejne. Więc żeby nie zmieniać tych statystyk, bardzo krótka zapowiedź. Przed państwem piosenka ze wspaniałym tekstem Agnieszki Osieckiej w wykonaniu naszej Maryli Rodowicz, czyli Zofii Matuszewskiej. Ale szum, ale tłum, czarna biały rum, złote stosy, pomarańczy. Dudni dom, da, jak zabawa to zabawa i wariatka dzisiaj tańczy. Kto tu wlazł, ten tu pan, jeszcze łyk, jeszcze dzban i dzieciaków nikt nie niańczy. Każdy ma na coś chęć, bo zabawa jest na pięć i wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta, od kaczalka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona w sercu udręka, od kaczalka wariatka.
Po takich występach nic dodać, nic ująć. Zapraszamy panią Zosię. Dzień dobry pani Zosiu. Witam. Pani Zosiu, muszę zadać to pytanie. Słucham. Jak bardzo zwariowana musi być wariatka? Proste. Taka jak ja. No pięknie, dziękujemy bardzo i pozazdrościć. Zapraszamy. Wariatka zaśpiewała i zatańczyła, ale myślę, że żadna wariatka nie pozwoli siebie trzymać krótko. No chyba, że krótko to nie znaczy daleko. Ale najlepiej o tym wie Piotr Gorzelak, który o tym zaśpiewa. Kobietę trzeba trzymać krótko, a krótko to nie znaczy długo. One to nawet dosyć lubią, a jeśli nie, to jakiś cud to. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd damy są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobietę krótko trzymać trzeba, poić ją winem lub szampanem, a potem warknąć coś nad ranem. Wieczorem zaś przychylić nieba. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd damy są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Kobiety krótko trzeba trzymać, namiętnym szeptom ich nie ulec, latem je zmieniać jak koszulę, na stałe mieć, gdy przyjdzie zima. Poza tym jestem przekonany, że wszystkie znane dotąd damy są tak jak kwiaty cięte w maju. Szalenie krótko się trzymają. Męska strona rzeczywistości została właśnie wyśpiewana na scenie, a my zapraszamy pana Piotra. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Mam do pana krótkie pytanie. Tak, słucham. Jak krótko trzeba trzymać kobietę? To bardzo trudne pytanie, ale myślę, że tak jak w piosence, krótko, a może nawet bardzo krótko, czyli tak naprawdę przy sobie. Myślę, że nic dodać, nic ująć. Dziękuję bardzo. To było męskie spojrzenie na tę piękniejszą część ludzkości. A teraz odwrotna sytuacja. Panowie, proszę się wyprostować, dlatego że panie w tej piosence będą się bardzo mocno rozglądać wokół siebie. Przed państwem Małgorzata Zakrzewska-Biczysko. Gdzie ci mężczyźni? Śmiesznym szeptem po kolacji.
wyższych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni paści zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzie że oni, gdzie tytani? Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi? Energia na scenie i energia z nami. Zapraszamy tą energię. Dzień dobry, Gosiu, witamy Cię. Witam bardzo serdecznie. Gosiu, tradycyjnie pytanie do Ciebie. Gdzie są ci mężczyźni? No gdzie ich szukać? Kochani, wszędzie są, a najbardziej szukajcie ich we własnym domu, kochany. Pozdrawiam. No pięknie, dziękujemy, dziękujemy. Zapraszamy na scenę. Na pytanie, gdzie ci mężczyźni, odpowiedź jest jedna. Na naszej scenie. Oczywiście w osobie prowadzącego, ale przede wszystkim osobach występujących tutaj panów. W utworze niezapomnianego Jana Kiepury, atuty blondynek i brunetek, będzie opiewał Władysław Pytel. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śmiem, tylko znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię. Tej wiśnionej, wymarzonej damy se. Idea twój ma każdy, on czy też ona. I każdy też miłości gdzieś kiedyś ona. Ale ja milion kobiet kocham, albo dwa dziewczynczak nie jest brak. A więc wiesz, którą całować. Sestra, la, 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 brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śmiem, tylko kochać chcę. Bo ta jedyna, słodko usta ma dziecina, jej czar znam i dlatego tylko jej jedynej serce dom. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnię. Tej wiśnionej, wymarzonej damy serce.
Zapraszamy do nas kolejnego uczestnika. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana Władka. Panie Władku, witam. Mamy do pana pytanie. No to jak to jest? Blondynki czy blondynki? Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki, to już w tekście. No i szatynki i rute tak samo, wszystkie dla mnie są miłe. Dziękujemy bardzo i wracamy na scenę. Blondynki, brunetki i jak słyszeliśmy, rude też. Pozdrawiamy wszystkie panie. A za chwilkę piosenka w wykonaniu artystki, która swoją energią obdzieliłaby niejedną blondynkę i brunetkę. Przed państwem Zofia Matuszewska. Odbiera w zarodku, sprawdza notes i kieszenie kontroluje, żeby zgasić to, co pali się w środku. Gdy w sobotę na imprezę ostrzysz sobie smak, tata z piwkiem sobie leżąc mówi tak: ech mała, nie szalej, masz 16 lat, za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas. Ty się nie baw zabawkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bar. Ech mała, nie szalej, za testem goni test. Takie życie mała, takie jest. Gdy mężatką jesteś lat 20 parę, a twój mąż pocztówki zbiera albo znaczki, czasem przyśni ci się knajpa czy kabaret z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji. Gdy dam mały koniak z kawą, chcesz się wyrwać vis-a-vis. Mąż, którego łamie w stawach, z nad gazety powie ci: ech mała, nie szalej, bo masz 50 lat. Już bliżej niż dalej, co miał, to dał ci świat. Ty się nie baw zabawkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, nie szalej, sprzątaj, gotuj, bierz. Takie życie mała, takie jest. Dziś w kąciku swoim siedzisz po cichutku i uśmieszek dobrotliwy masz na twarzy. Nad sernikiem, konfiturą, nad robótką, kiedy ci się już kompletnie nic nie marzy. Tylko gdy zapachnie różą, nagle ci się wydarzy, że pan Bozia tam na górze cicho szepnął ci: olech mała, poszalej, masz 80 lat, coś zapal i nalej, tak mało dał ci świat. Baw się wreszcie zapałkami, niech cię sparzy żar. Nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, poszalej, garściami bierz co chcesz. Takie życie mała, takie jest. Ech mała, poszalej, masz 80 lat, coś zapal i nalej, tak mało dał ci świat. Baw się wreszcie zapałkami, niech cię sparzy żar. Nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, poszalej, garściami bierz co chcesz. Takie życie mała, takie jest. Takie życie mała, takie jest. Takie życie mała, takie jest.
Kolejna uczta muzyczna za nami, a kolejna gwiazda już z nami. Witamy panią Zosię! Dzień dobry pani Zosiu. Witam. Pani Zosiu, tradycyjnie mam do pani pytanie. Pani Zosiu, jaka jest najbardziej szalona rzecz, którą pani zrobiła? Właściwie to ja robię same szalone rzeczy, prawda? Wszyscy mnie znają, większość mnie zna, to wie, ale najbardziej szaloną rzecz, jaką zrobiłam, to wystąpiłam na ogromnej scenie razem z Bregowiczem i Krzysztofem Grawczykiem i wcale się nie bałam. Szalona? Szalona. No pięknie, naprawdę pozazdrościć. Dziękujemy pani Zosi i wracamy do Arka. Dzięki. Szalone wśród naszych artystów są nie tylko kobiety. Przed państwem szalony Mirosław Jankowski z wyjątkowym wyznaniem muzycznym. Jeśli dla ciebie nie mogłem coś zrobić, byłbym szczęśliwy jak nikt. Gwiazdki te z nieba wraz z sercem swoim wszystko dla ciebie bym dał. Bo jak bardzo cię kocham, o tym ty dobrze wiesz. Chciałbym być zawsze z tobą, całować cię wciąż. Spotkałem ciebie wśród ciemnej nocy, fale nam biły od nóg. Słaś brzegiem loża, blasku księżyca, w piękną gwiaździstą noc. Bo jak bardzo cię kocham, o tym ty dobrze wiesz. Chciałbym być zawsze z tobą i całować cię wciąż. Bo jak bardzo cię kocham, o tym ty dobrze wiesz. Chciałbym być zawsze z tobą, całować cię wciąż. Idę wśród nocy, tak mi jest dobrze, bo odnalazłem twój ślad. Będę podążał wciąż twoim śladem, wszystko dla ciebie bym dał. Bo jak bardzo cię kocham, o tym ty dobrze wiesz. Chciałbym być zawsze z tobą, całować cię wciąż. Bo jak bardzo cię kocham, tym ty dobrze wiesz. Chciałbym być zawsze z tobą i całować cię wciąż. Jesteśmy już po kolejnym występie i zapraszamy do nas wykonawcę. Witamy serdecznie pana Mirka. Dzień dobry panie Mirku. Dzień dobry. Mamy do pana krótkie pytanie. Która kobieta w pana życiu jest najważniejsza i dlaczego żona? No bo jest bliska mojemu sercu. Dziękujemy pięknie i wracamy na scenę. Na zakończenie wielki finał naszego koncertu. Toast za zdrowie wszystkich pań, bo panowie, to jest jedyna rzecz, za którą warto pić.
Za chwilę przed Państwem piosenka finałowa. A jeśli będzie Państwu mało, to zachęcamy do śledzenia wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica. A ten koncert od teraz będzie już dostępny cały czas w internecie, także można oglądać, przewijać i koniecznie polecić znajomym. A mnie nie pozostaje już nic innego, jak złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień będzie jak Dzień Kobiet. W imieniu wszystkich Pań dziękuję. A życzenia składał Arkadiusz Cichosz. A życzenia przyjmowała Kinga Kulczycka. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia. Za zdrowie pań, za zdrowie, szampana pijmy aż do dna, panowie. Za zdrowie pań, za zdrowie, jedyny toast, który niechaj wiecznie trwa. Dziewczyny treścią są naszych snów, dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marny to tu. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma, nie! Za zdrowie pań, za zdrowie, jedyne za co warto pić, panowie. A jeśli kto nie chce lub nie może, to nie zmuszamy, ale jakże przykro nam. Szampana pijmy aż do dna, panowie. Za zdrowie pań, za zdrowie. Dla dziewczyn niech szampanie dziś utonie świat. Dziewczyny treścią są naszych stóp, dziewczyny dobre, dziewczyny złe. Chociaż dziewczyna marnie to pół. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma, nie. Za zdrowie pań, za zdrowie, jedyne za co warto pić, panowie. A jeśli kto nie chce lub nie może, to nie zmuszamy, ale jakże przykro nam. Za zdrowie pań, za zdrowie, jedyne za co warto pić, panowie. A jeśli kto nie chce lub nie może, to nie zmuszamy, ale jakże przykro nam. Do panów mam specjalne pytanie. Panowie, po kolei, będziecie odpowiadać. Czym, kim jest zalotka? O matko i córko. Zalotka to jest młoda dziewczyna. Tylko mogę potwierdzić. Takie nożyczki do rzęs. Ja uważam, że to jest coś takiego, co leciało, ale już zaleciało i jest zalotka. No pan numer 3 miał rację, tak? To jest takie coś do rzęs. Tak, rację. Do podkręcania rzęs, także super, dziękujemy bardzo. Nagroda postaci. Nagroda! Dziękujemy bardzo i do widzenia. Żegnamy się i dziękujemy, do zobaczenia wkrótce.